No, było bardzo wesoło, ale gorzej wygląda to, jak ktoś myśli, chyba nie raczej. Nie jest źle. A proszę powiedzieć, gdyby doszło do jakiegoś, do konieczności zabicia swojej hodowli, czy części hodowli, jak to byłoby z odszkodowaniem? A to wie pan, to trzeba się zapytać pana ministra w tych sprawach, no, wyższej sfery. A co my możemy? My jesteśmy tylko uczciwie i szczęśliwie pracować, a nic więcej nie mamy do powiedzenia. Ale w takim przypadku liczyłby pan na... Pana, tak działa polityka, no, to działa polityka, także uprzejmie wam dziękuję, miłego dnia. Urzędnik musi wszystko w obowiązki spełnić, bo dlatego, że urzędnik jest tylko tego, żeby sprawdzić, ukarać, a doradzić, albo wcześniej zabezpieczyć się przed tym tematem, nie ma komu po prostu poinformować i skąd na to pieniądze, przy jakiej cenie. A będzie robił, jak ten pomór rzeczywiście do nas przyjdzie i będą likwidować wszystkie te hodowle? Trzeba liczyć na odszkodowania? Tak, pod warunkiem, że my to wszystkie spełnione warunki, które teraz nas tym obwarowują i stawiają weterynaria. Duże warunki, ciężkie bardzo do spełnienia? Duże. To jest lista jakieś może 20 pozycji. Wystarczy, że furtka w nocy nie będzie zamknięta, coś się tam dostanie, przyjadę na kontrolę i odszkodowania nie czyli ma. Czyli robią wszystko, żeby nie płacić? Raczej tak. Dziękuję. A szkody mogą być duże. Bardzo duże, bo zdzikamy się nic nie robi. Mówią w tej chwili, że teraz dziki nie przynoszą choroby, tylko ludzka. Jakaś ręka, jakaś niewidzialna ręka to przerzuca z miejsca na miejsce. Komu nas należy, czy to bardziej sprawy polityczne, czy bardziej gospodarcze, czy bardziej po prostu choroby, która nie da się po prostu w tej chwili wyeliminować ze stada. Dziękuję. Całe PO, całe te złodzieje, co byli, to właśnie w ten sposób teraz to robią. To jest przez ludzi wszystko zrobione. Bo dzik nie przeszedł 100 km. Te złodzieje wszystko rozkradli. Nie ma nic żadnego zagrożenia. Tak jak ten pan powiedział. To się dzieje odgórnie w polityce się dzieje. No właśnie nam już pan powiedział, że to kwestie polityczne. Jak tylko polityczne. Jak może się dzik przemieścić na odległość 100 km? No kochani, o czym to jest złodzieje. No. Nie wiedzą co jak zrobić. To na kim się przyjadą? Co im zrobi? Jak oni zarabiają? I tutaj o karach mówili. I średnie będą wynagrodzenie rolnicze karać. Za co? Za co? Za to, że się orze 15 godzin, a teraz 24? Czy rolnik może liczyć na odszkodowanie, jeżeli straci swoją trzodę? A skąd nam wiedzieć, jak my jesteśmy rolnikami? Tak. No właśnie. No nie wiemy, bo z tej sytuacji, co dzisiaj nam przekazał powiatowy lekarz weterynarii, to żadne gospodarstwo nie otrzymało odszkodowania, bo jakieś uchybienia były, a nie wiadomo. Nikt nie jest to... Jest powiedziane, że ma ogrodzić. Nie jest powiedziane, jak ma ogrodzić. To każdy w gestii rolnika ma być, jak ma ogrodzić. A dopiero później chyba stwierdzi, czy było to prawidłowe ogrodzenie, czy nie. Jeden z panów nam mówi, że tutaj są takie punkty, że ministerstwo robi wszystko, co w ich mocy, żeby nie było jakichkolwiek odszkodowań, żeby utrudnić państwa pracę. Nie wiem, bo naprawdę za mało jestem powiadomiony, mało mam wiadomości na ten temat, żeby cośkolwiek takiego stwierdzić. Tak na zakończenie, takie ogólne pytanie. Ministerstwo powinno pomóc, wesprzeć, nawet informacją, nawet dofinansowaniem. No powinno wesprzeć, no bo to jest choroba zwalczana z urzędu. No sam mówi fakt, że to jest, nie jest choroba taka, to jest wirus. Także no to powinny być odszkodowania, no i nie wiem jak dalej to będzie. A macie państwo dostateczną wiedzę jak postępować? Nie mamy. A to dzisiejsze spotkanie, ono coś wyjaśniło, czy nie raczej... Nie bardzo.